Cześć, jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie zestaw Lego Marvel Eternals atak powietrzny o numerze katalogowym 76145. Zestaw ten został wydany w 2020 roku. Posiada 133 elementy, jego cena katalogowa to 45 zł bez jednego grosza, a sam zestaw jest przeznaczony dla osób w wieku od 7 lat. Zatem obejrzyjmy sobie teraz pudełko. Tak prezentuje się ono z przodu, z tyłu, od góry, od dołu, z jednego boku oraz drugiego. Czas więc teraz na unboxing tego. Zestawu. Ja oczywiście mam ze sobą swój nożyk. Ogólnie powiem Wam, że według mnie ten zestaw to jest naprawdę świetna opcja, żeby sobie coś budżetowo z filmu Eternals kupić. Właśnie jeżeli chcemy coś mieć z tego filmu, ale nie chcemy wydawać dużo pieniędzy, no tak jak patrzyłem, no to na Allegro można gdzieś tak za 36-38 zł ten secik dorwać, co myślę, jest naprawdę fajną opcją. W końcu mamy tutaj dewianta oraz dwóch Eternalsów, a co mamy w środku, no to już Wam. Pokażę, jeżeli chodzi oczywiście o zawartość pudełka, to pudełeczko sobie szybko tutaj złożę i damy je jako tło. Ogólnie dawno chyba nie mieliśmy takiego małego filmowego zestawu z Marbella, a w środku mamy dwa worki z klockami: mniejszy oraz większy. Plik z naklejkami, niestety jest ich aż pięć. To trochę szkoda, ale akurat byłem na to przygotowany. Oraz taka mała instrukcja. Czy z tyłu mamy jakieś reklamy? No to zaraz się przekonamy. Tutaj spis elementów, a jeżeli chodzi o reklamy zestawów, no to znajduje się ona tutaj. Sam zestaw będziemy budować przez 71 stron. No to co? Ja biorę się po prostu za jego składanie. Tak ten zestaw prezentuje się po zbudowaniu. Budowało się go około 15 minut, a samo omawianie zaczniemy sobie od minifigurek. W zestawie znajdziemy dwie minifigurki, czyli dwóch członków drużyny Eternals. Zaczniemy sobie od tej pierwszej, czyli od Sprite. Zobaczcie, tak prezentuje się ta minifigurka z bliska. Ma ona taki turkusowy strój. Krótkie nóżki, które niestety nie są zadrukowane, ale za to torsik prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Ogólnie mega podobają mi się te eternalsowe stroje. Są one takie mocno szczegółowe, kojarzą się one tak trochę z przyszłością, z jakimiś takimi magami, tak bym to przynajmniej ja skojarzył. Z tyłu prezentuje się to w taki sposób, jeżeli chodzi o włoski, to są one krótkie oraz w rudym kolorze. Główka jest dwustronnie nadrukowana, pierwsza jest taka uśmiechnięta, a druga zmartwiona, czy też to. Przestraszona figurka naprawdę. Całkiem spoko, a drugą jest Icaris. On tutaj moim zdaniem lepiej się prezentuje, a to dlatego, że te nóżki są nadrukowane. Pewnie też dlatego, że są po prostu długie, ale ten strój wygląda po prostu kapitalnie, mega mi się on podoba. Z tyłu prezentuje się to w taki sposób na wyposażeniu. Ma on dwa takie miotacze w kolorze przeźroczysto-pomarańczowym. Jeżeli chodzi o główkę, to również jest ona dwustronnie nadrukowana. Ten pierwszy wyraz twarzy jest taki spokojny, a drugi jest taki zdziwiony trochę zezłoszczony włoski w takim kremowym kolorze wraz z zaczesem figurki moim zdaniem są naprawdę bardzo spoko oraz bardzo ładne dodatkowo jeszcze otrzymujemy trzy takie złote bronie jedną katanę oraz dwa takie sztylety na instrukcji nawet nie ma pokazane gdzie je wczepić przeglądałem specjalnie całą instrukcję i nic o tych broniach nie ma także są bo są ale tak w sumie to nie wiadomo co z nimi zrobić Konstrukcją w tym zestawie jest dewiant, no i muszę przyznać szczerze, że według mnie dosyć średnio on wygląda, a to dlatego, że wydaje mi się, że do zbudowania dobrego dewianta trzeba by było użyć więcej Klocków. Pamiętam też, że w filmie były jakieś latające dewianty, ale czy one wyglądały w taki sposób, no to nie jestem do końca przekonany. Ale dobra, omówmy go sobie. Ogólnie ten dewiant jest naprawdę dosyć mocno ruchomy, więc jeżeli coś w trakcie jego omawiania będzie poprzestawiane, no to Was przepraszam. Zaczniemy sobie od dołu, gdzie to mamy stopy. Tak się one prezentują. Są one ruchome, także spoko. Od dołu są wygładzone, ale tutaj mamy miejsce na studa, więc jakoś spokojnie je można będzie wczepić na. Płytkę, czy też do jakiejś makiety z tyłu. Tutaj ta dalsza część nóg jest zakończona takimi złotymi kolcami. Ogólnie według mnie ta część nóg jest taka dosyć za gruba oraz trochę zbyt kolorowa. No tak średnio to wygląda. Tutaj mamy naklejki, tutaj jest kolejna naklejka. Ogólnie coś, co mnie wkurza w tym dewiancie, to to, że te nogi nie są równe. Jak widzicie, ta noga lewa jest bardziej wysunięta do przodu niż prawa. Wiadomo, że LEGO by musiało tutaj wymyślić nowy element, ale po prostu mnie to wkurza. Jakoś mi się tak to nie podoba. Od tyłu wygląda to w taki sposób. Mamy tutaj jeszcze ogon, ale ogólnie fajnie, że zadbano wszędzie o wygładzenie tego dewianta z tyłu. To akurat doceniam. Moim zdaniem fajnie, że LEGO również o tył Zadbało, a w sumie by nie musieli, co nieraz już pokazywali. Jeżeli chodzi o ręce tego devianta, to po prostu mi się one nie podobają, wyglądają tak jakoś pokracznie, no i mi po prostu one nie siedzą. Są one zakończone takimi oto złotymi szponami. Tutaj się to rusza, rusza się również w tym miejscu oraz jeszcze w taki sposób. Jedyne co to boję się o te niebieskie stawy. Nie wiem, czy to jest dobre zastosowanie. To się też tak przesuwa. No moim zdaniem to może przy jakiejś. Intensywniejszej zabawie niezbyt działać. Jeżeli chodzi o tors, że tak powiem, tego dewianta, to mamy tutaj takie wcięcie w tych bordowych elementach. Sama głowa prezentuje się w taki sposób. Tym można poruszać, można nią pokiwać. Również tymi czarnymi uszami. Ale coś co mnie tutaj zaintrygowało gdy zbudowałem ten zestaw to to, że głowa jest nadrukiem. Mamy w sumie pięć naklejek w tym dewiancie a głowa jest nadrukowana. Więc jednak Lego potrafi robić nadruki, ale chyba się im nie chciało lub by się im nie opłacało. Także spoko, że mamy chociaż jeden nadruk, ale szkoda, że te wszystkie elementy nie są nadrukowane. No i dalej mamy jeszcze takie skrzydła. Są one w kolorze złotym no i tutaj mamy takie elementy nie wiem czy to są jakieś pióra czy coś takiego ale bardzo mi się podoba kolor tych elementów jest on taki jakby chromowany trochę jakby tie -dye. nie wiem jak to dokładnie nazwać jest też w tym brokat no naprawdę świetnie to wygląda tym wszystkim można sobie ruszać jest to też takie delikatne więc łatwo to poprzestawiać no i samymi skrzydłami można też w taki sposób Ruszać. No i ogólnie co do tego Devianta, to ja jakoś nie jestem przekonany. Zobaczcie go sobie jeszcze. Z każdej strony. Jakaś taka pokraczna mi się wydaje ta konstrukcja. Nie wiem, czy wy macie podobne odczucia. Możecie pisać w komentarzach, znaczy nie jest on jakiś najgorszy, ale po prostu mnie nie przekonuje. Trochę inaczej zapamiętałem devianty właśnie z filmu Eternals, ale tak jak wcześniej mówiłem, moim zdaniem naprawdę ciężko zrobić dobrego devianta z klocków Lego, chyba żeby zrobić jakiś taki na maksa odjechany odlew. Ale dobra, mamy już wszystko w tym zestawie omówione, więc teraz przejdźmy sobie do podsumowania podsumowując muszę przyznać szczerze że mam mieszane odczucia co do tego zestawu ponieważ minifigurki są naprawdę świetne mają genialne nadruki oraz ogólnie bardzo mi się podobają to tak ten deviant jakoś mnie nie przekonuje wygląda on tak trochę pokracznie no i po prostu ta konstrukcja mi nie siedzi, ale ogólnie sam zestaw, jak za taką cenę, myślę, że jest naprawdę całkiem spoko. Zobaczcie sobie teraz jeszcze na elementy zapasowe, na pewno na plus ta czarna rurka oraz to ostrze takie brokatowe, które ma ten deviant przy skrzydłach. A moją oceną dla tego zestawu będzie 6,5 na 10. Myślę, że jest ona adekwatna do tego, co otrzymujemy w tym zestawie, ale te minifigurki Eternalsów są według mnie naprawdę świetne i dla nich warto sięgnąć po ten zestaw. Wy w komentarzach piszcie, jak wy oceniacie ten zestaw oraz co ogólnie o nim sądzicie, oraz czy byliście na filmie Eternals, a jeżeli tak, no to jak go oceniacie. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!